W opisie znajduje się link do sklepu Anti-Invasion. Sklep ma bardzo duży wybór mrówek. Serdecznie polecam Polentans. Ogólnie odkąd siedzę w mrówczarstwie, zawsze chciałem mieć swoje palidarium. Nie ukrywając, palidaria wielogatunkowe, które mogę oglądać, czy to u Ants Kanady, czy to też u Vantisów, albo też w różnych jakichś innych miejscach, na przykład u Matiego i Mrówki, powodowało u mnie po prostu chęć posiadania tego u siebie. Jednocześnie zawsze było u mnie coś, że nie mogę tego zrobić, a to nie było po prostu mrówek ciekawych, żeby do tego dać, a to nie było na przykład po prostu miejsca, albo też po prostu nie było gdzie zrobić rant i trzeba byłoby to własnoręcznie zrobić. Z racji, że jakiś czas temu na rynku pojawił się Daniel i my z Danielem bardzo się lubimy, no to zrobił mi po prostu rant na zamówienie i w tym momencie mogłem ziścić swoje plany. Więc możecie zobaczyć de facto, jak wygląda w tym momencie moje vivarium. Jest, wydaje mi się, bardzo ciekawe z wyglądu. Blok reklamowy. Ogólnie zachęcam was do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji oraz macie tutaj wspierających mój kanał. Bardzo im dziękuję, że mnie dalej wspierają, no i zachęcam, by do nich dołączyć. Koniec bloku reklamowego! I ogólnie mam tutaj listę zwierząt, które są u mnie w tym moim wiwarium. Jeżeli jakieś się znajdują na przykład na sklepie mojego sponsora, to będziecie mieli je tutaj podlinkowane de facto w opisie. Więc siłą rzeczy zachęcam, by tam do niego też luknąć sobie. Jakby ktoś nie pamiętał, to Anti-Invasion. Pozdrawiam. I ogólnie to jest tak, że mam tutaj izopody Power Orange. Tutaj macie ich nazwę niestety na ekranie, tak w sensie łacińską. Poddałem się, bo uznałem, że nie będę was tutaj męczyć moim próbą wymówienia tego i tej nazwy łacińskiej. Ogólnie też w wiwarium znajdują się w tym momencie karaczany argentyńskie, karaczany tureckie, karaczan madagaskarski, jedna sztuka, no bo jakby one są gigantyczne i po prostu podrostek jeden tam trafił i on jest takim, wiecie, schowanym ninją, który tam sobie żyje. I jednocześnie tam też znajdują się w tym momencie mrówki Polerachis Dives Gold. No i de facto to zamyka taką faunę zwierząt, która w tym momencie żyje w samym wiwarium. Ogólnie jest plan taki, że chciałem dodać do tego palidarium Armadillidium Werneri, czyli takie bardzo ładne izopody, które właśnie niedawno do mnie doszły. Będziecie mieli odcinek de facto zaraz po tym o tych izopodach, więc co, do nich mogę serdecznie po prostu zaprosić. Wije kenijskie będą dodawane za niedługi czas. To też wydaje mi się, że może urozmaicić takie, wiecie, podłoże to dolne, bo na razie to tam de facto widać tylko czasem karaczany i izopody. Planuję dodać też w tym momencie mrówki. Ogólnie są trzy gatunki, które wybrałem i będziecie mogli wybrać w ankiecie zaraz po tym odcinku, które mogą tam trafić. Ogólnie to jest tak, że pierwsze to będą Lasius niger do wyboru, drugie to będą Temnotorax SP, czyli tam nasz też drugi polski gatunek, a trzeci to jest taki mój pomysł naprawdę z kosmosu, czyli Cardiocondyla obscurior. To są one też mniej więcej wielkości Temnotorax i raczej nie będą jakimś większym problemem, tak samo jak Temnotorax, no ale no jestem ciekaw po prostu, co byście wybrali. Na pewno Cardiocondyla obscurior byśmy mogli zobaczyć, Temnotorax wydaje mi się, że też, ale no Lasius niger no, będzie na czarnej glebie bardzo ciężko widoczny, no bo siłą rzeczy u mnie bardzo dużo jest czarnej gleby i w sumie mrówki mają tam ciężko, żeby się wkopać, więc ewentualnie bym mógł zająć na przykład stary dom Prządek. No ale mówię, no bardziej chcę dodać po prostu jakiś konflikt, żeby mrówki nie miały takiej, wiecie, możliwości górowania nad czymś, więc chciałbym dodać tam możliwość, wiecie, jakiejś konkurencji z innymi mrówkami albo musiałoby się bardziej pilnować. Więc no zostawiam wam to do wyboru, ale siłą rzeczy wydaje mi się to bardzo fajne ogólnie pomysłem. No i zapraszam po prostu te ankiety, więc wybierzemy sobie z tych trzech gatunków. Jednocześnie, jeżeli co, mogę wam jeszcze powiedzieć na przykład o roślinach, które są w tym momencie w palidarium, to aktualnie to macie panchirę wodną i trzykrotkę. No i to jest tyle, to zamyka jakby podłoże w tym momencie. Jak dodaję jakiekolwiek inne rośliny, to one umierają z po prostu dużą wilgotność. I trochę za bardzo nie mam w tym momencie pomysłu, co można byłoby tam po prostu wtedy dodać, żeby to przetrwało, a jednocześnie, żeby nie psuło też jakiejś takiej estetyki trochę. Ale siłą rzeczy ta estetyka przez roślinki mi się mimo wszystko podoba. Samo po prostu połączenie tego wszystkiego daje tonę kontentu, bo na sam początek ogólnie, jak wyglądało dodawanie tych wszystkich rzeczy,
to było tak, że wylądowały pierw mrówki, po tym jak już oczywiście roślinę zasadziłem i tak dalej. Nie macie w tym momencie filmiku, jak ja to po prostu robiłem, bo to było po prostu tak, że skleiłem rant i od razu potem zacząłem dodawać glebę z roślinami i tak dalej. I tak po prostu wyszło, że później trafiły tam mrówki, bo tak uznałem, że w sumie dam te kolonie Polerachis divers, którą nie mogę sprzedać, bo jest niepewna, a jednocześnie chciałem po prostu dać coś fajnego, żeby też tam sobie żyło, więc przątki wydawały mi się idealne. Jednocześnie nie popełniłem tego samego błędu, co zrobił Mati i Mrówki. To, co widzieliście przed chwilą, to początki leśnego terrarium dla przątek. Nazwałem je Welen. Czyli po prostu nie grzeje tych przątek, czyli one się super szybko nie rozwijają, nie tworzą tysięcy robotnic, które mogą po prostu zająć cały obszar w 3 sekundy, tylko żyją sobie w jakiejś tam małej obecnie populacji, która jest, wydaje mi się, że bardzo zadowalająca, a jednocześnie mają ten wzrost swój i mają też po prostu konkurencję od izopodów. W tym momencie Power Orange bardzo mogliście zobaczyć na przykład na jakichś shortsach, na Poletan Shorts. Możecie zobaczyć w tym momencie ciekawe zjawisko, jak Polerachis Dives broni jedzenia przed izopodami, jak potrafią wywrzeć na nich presję i jak izopody po prostu trafiły do mrówek, to później postanowiłem dodać tam jednego karaczana madagaskarskiego. To jest podrostek, więc on de facto jest bardzo malutki i mało widoczny, to od razu wybrał sobie roślinkę na życie, no i one sobie tak trochę mieszkały razem i w sensie, no, izopody sobie tu ptały, w tym momencie mrówki sobie tam pożywiały się w głównej mierze z martwymi owadami i innymi stworami. A, zapomniałem w ogóle o skoczognojkach, bo ogólnie są jeszcze skoczogonki, ale kompletnie o nich zapomniałem, bo są w tym momencie trochę mało dla mnie widoczne, więc z góry przepraszam, jeszcze zapomniałem o zwierzętach, które są, to skoczogonki. No i de facto jak już trafiły te wszystkie zwierzęta, to po czasie uznałem, że trzeba dodać trochę takiego kolorytu, więc wrzuciłem tam karaczana argentyńskiego, w sensie tam chyba 5 sztuk i karaczana tureckiego, no i się zrobiła chryja. Uwierzcie mi, że mrówki nagle się zesrały i dosłownie miały już taką konkurencję, która już wybierała jakieś to na nie presję. Ogólnie też izopodów, z racji, że zaczęło przebywać tych Power Orange, bo one się dość szybko rozmnażają, to zaczęły po prostu te mrówki w pewnym momencie, no w tym momencie już jest komicznie, bo zaczynają je otaczać przy jedzeniu i mrówki muszą po prostu jak Marines bronić się przed atakami izopodów, żeby nie zdobyły trochę pożywienia. Więc naprawdę robi się coraz lepiej w tym wiwarium, a jednocześnie karaczan na przykład argentyński zrobił taką ładną akcję, że ja myślałem, że po prostu mrówki to umrą z zawału tam w pewnym momencie, bo on po prostu podszedł sobie normalnie tam, gdzie był wlany miód dla mrówek i on po prostu je przegonił i zaczął sobie z tego pić normalnie i mrówki takie, no co tu się dzieje, i próbują go odgonić, ale nie wychodzi. I ogólnie właśnie tego typu historii jest naprawdę dużo. Naprawdę jestem aż zaszokowany, ile takie małe wiwarium daje kontentu. Nawet nie chcę myśleć, co na przykład mantisi mają u siebie tam z tym takim większym wiwarium, gdzie macie praktycznie już, wiecie, budowany ekosystem, który można jakoś tam sobie rozplanowywać, albo też mniej więcej dodawać coś i patrzeć, co się dzieje. No bo to jest wręcz niesamowite i możemy po prostu poczuć w własnym domu taką, wiecie, naturę dziką, która sobie funkcjonuje. Oczywiście ta ilość gatunków, która jest tutaj, jest naprawdę malutka i na przykład zazdroszcząc Kanadzie, że w tym momencie, że on ma takie, wiecie, możliwości zrobienia gigantycznego praktycznie placu zabaw ekosystemowego, albo po prostu, że no nie mam jakiejś większej możliwości, że zrobić, nie wiem, ogromne akwarium, które w tym momencie by miało parę gatunków mrówek, parę naście roślinek i by po prostu tworzył taki jeden wielki ekosystem. No niestety jesteśmy zamknięci w czymś takim, no ale siłą rzeczy sprawia to ogólnie mi dużą radość, no i po prostu widzę na przykład, jak mrówki w tym momencie muszą uważać, to już jest dla mnie coś niesamowitego. W tym momencie na przykład mrówki Polerachis Dives Gold przyniosły się ze swojej twierdzy do w tym momencie zrobionego gniazda już przez nie same na liściu. No i to też pokazuje, jak fajnie mrówki potrafią się adaptować do takich, wiecie, środowisk. Przykładowo te właśnie przątki, że one sobie po prostu biorą budulec z ziemi, no i w tym momencie olepiają to i tworzą swoje gniazdo. Niesamowicie to wygląda, no i co? No to jest w tym momencie chyba ode mnie na tyle. W następnych odcinkach już będziecie mieli takie same historie z wiwarium, bo to jest takie wprowadzenie w sumie do tego i wydaje mi się, że zrobimy właśnie takie historie, że wam właśnie zrobię taką serię, jak mrówki trafiły tam, potem co się działo, jak pojawiły się karaczany, jak mrówki do tego się odnosiły, już tak bardziej rozwijając takie, wiecie,
z punktu widzenia mrówek, wydaje mi się, że to może być spoko. I napiszcie mi po prostu w komentarzu, czy coś tego typu was interesowało na kanale, czy też nie. Bo w sumie jestem bardzo ciekawy, czy też wolicie na przykład taki dziennik, co się dzieje u danej kolonii i tyle. I w sumie reszta zwierząt jest takimi dodatkami, które wywoływały jakieś reakcje, których normalnie byśmy nie mieli u mrówek żyjących samych w formikarium. No dobra, to jest ode mnie na tyle. Do następnych materiałów. Do widzenia.